Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Rafał Grupiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. 60% Polaków uważa, że wcale nie wyjaśniono albo wyjaśniono za mało przyczyny katastrofy smoleńskiej, a Wy powołujecie zespół posła Kierwińskiego i Macieja Laska, który będzie odkłamywał co w zasadzie? Propagandę? Nie, no, będzie przede wszystkim przypominał ustalenia Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych, Komisji Millera. Jerzego Millera i będzie wskazywał przede wszystkim na to, jakie próbował korzyści polityczne polityk Antoni Macierewicz wyciągnąć z swoich chyba 18, jeśli się nie mylę, różnych teorii na temat zamachu, sztucznych igieł i innych pomysłów, które wygłaszał w eter. Im bardziej wyjaśniacie Polakom, tym bardziej nie chcą was słuchać. 12% Polaków w 2011 roku wierzyło, że w Smoleńsku nastąpił zamach. Liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu 5 lat. No tak, ale to jest efekt jednak tej upiornej pracy Antoniego Macierewicza. On przez tyle lat snuł teorię. A nie jest to efekt upiornej pracy prokuratorów, którzy nie byli w stanie przekonać Polaków, że naprawdę coś śledzą, oraz zespołu Macieja Laska, na który wydaliśmy 265 000 złotych na propagandę w tego zespołu i nic. Nie, no to nie była propaganda. Przede wszystkim nieraz to zresztą mówiłem. Myślę, że także kiedyś w RMF, że prokuratura zbyt rzadko robiła konferencje prasowe, nie informowała o postępach śledztwa opinii publicznej. I to te zaniedbania, taka praca gdzieś w cichości, jak rozumiem, to zawsze sprzyja badaniom przyczyn tak ogromnego dramatu. Natomiast opinia publiczna w tym czasie była co parę dni karmiona nowymi pomysłami Antoniego Macierewicza, kiedy brakowało po prostu odpowiedzi tych, którzy naprawdę badali fizycznie, empirycznie to, co panie się pośle, wydarzyło. Zna pan nazwę zespołu posła Kierwińskiego? Tak, no to jest zespół, który ma... Nie, nazwę. Tak. Parlamentarny zespół? To jest parlamentarny zespół do zbadania przyczyn, manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej dla osiągnięcia korzyści politycznych. Brawo panu, odrobił pan lekcję. Wczoraj pan Maciej Lasek nie znał, nie wiedział, w jakim zespole będzie działał. Nie, no to nazwa jest długa i zwykłe komisje śledcze mają nazwy 6-krotnie dłuższe niż nazwa tego zespołu. Ale nie ma pan poczucia tak naprawdę, bo na to pytanie mi pan nie odpowiedział, takiego poczucia porażki? 60% Polaków uważa, że w ogóle nie wyjaśniono lub wyjaśniono za mało przyczyny katastrofy. Znaczy mam na pewno poczucie takiego rozczarowania tym, że można tak łatwo manipulować opinią publiczną. Czyli 60% Polaków dało się zmanipulować, nie, tak? Nie, przede wszystkim to nie jest tak, zbija pan, panie redaktorze, w tym 60% i tych, którzy uważają, że prawdopodobnie to była katastrofa, ale nie są pewni. Nie, to jest inne pytanie, panie pośle. To jest inne pytanie. To jest inne pytanie. To jest pytanie nie o zamach, czy był zamach, czy nie zamach, tylko to jest pytanie, czy wyjaśniono przyczyny katastrofy. 30% Polaków uważa, że w ogóle nie wyjaśniono. Tylko 29% uważa, że wyjaśniono. Proszę się nie dziwić, to akurat ludzie mają rację. Nie zakończyło się oficjalnie śledztwo prokuratury. Nie ma zakończenia tego śledztwa, bo oczywiście są wszystkie, i my tego chcemy bronić, to chcemy pokazać opinii, są efekty prac komisji Jerzego Millera. Natomiast nie ma jeszcze zamkniętego śledztwa ostatecznie prokuratury. Zresztą Rosjanie Panie także nie zamknęli pośle, śledztwa. A w czym lepszym szefem Platformy jest Grzegorz Schetyna? W czym lepszym od Ewy Kopacz? No i jest przede wszystkim innym szefem, wybranym w wyborach demokratycznych przez wszystkich członków Platformy, którzy zechcieli wziąć udział w tych wyborach. To wiemy, Ewa Kopacz, ale w czym jest lepszy? Tymczasowym szefem mianowanym, po prostu wskazanym przez Donalda Tuska i przyjętym przez Zarząd Krajowy. To jest jakby różnica pewnego mandatu przede tak, wszystkim. Tak, poza tym Grzegorz Schetyna jest mężczyzną, Ewa Kopacz jest kobietą. Te różnice wszystkie znamy. W czym świetnie, jest lepszy? Świetnie panu idzie. Jeśli chodzi o... nigdy nie zestawiam i w ten sposób nie porównuję. Jak to? Przecież pan głosował nie tylko za Schetynę, ale również jakby promował tę kandydaturę, więc pytam dlaczego? Co takiego widzi pan w Schetynie, no przede wszystkim, czego nie widział pan w Ewie Kopacz? Przede wszystkim nie będę pani Ewy Kopacz na pewno krytykował, ale mogę powiedzieć, co widzę pozytywnego w Grzegorzu Schetynie. Po pierwsze, ogromne doświadczenie polityczne. Po drugie, świetny talent organizacyjny, który jest bardzo potrzebny, szczególnie jak się jest w opozycji. Po trzecie, taką
wewnętrzną, wyniesioną z czasów jeszcze lat 80. podziemia działania w Solidarności walczącej taką głęboką ideowość. Teraz jest konieczna w polityce, bo bardzo wielu polityków działa wyłącznie cynicznie i pragmatycznie dla własnych celów. Pan powiedział, że Grzegorz Schetyna jest ideowy? Tak, tak. Jest człowiekiem głęboko ideowym i to jest dla mnie ogromną wartością w polityce. Tu muszę powiedzieć, że wprawił mnie pan w pewną konsternację, dlatego że obserwuję karierę Grzegorza Schetyny od 25 lat z pewną nawet osobistą sympatią, muszę się przyznać, ale za nic w świecie nie potrafiłbym zrekonstruować jego poglądów. No bo to jest, panie rektorze, to nie jest tak, że łatwiej jest rekonstruować poglądy człowieka, który broni wycinki Puszczy Białowieskiej lub ONR-owca, który idzie ulicami. Natomiast ludzi, którzy na co dzień starają się zachowywać wedle pewnych zasad, których prawda i uczciwość w polityce jest ciągle wartością podstawową, a nie Grzegorz osiąganie jest symbolem celów. Prawdy i uczciwości w polityce? Mówię, to są cechy, które ja nam przyświecają w naszym działaniu. Dlatego, że dzisiaj kłamstwo z powodu takiego, a nie innego działania Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów jest głównym narzędziem działania w polityce. I to jest, między innymi po to powstaje zespół, który powołaliśmy w sprawie katastrofy smoleńskiej, żeby przywracać prawdę w polityce. I w tym sensie zawsze będziemy się odwoływali do idei. W naszej deklaracji programowej 2001 roku było to mocne odwołanie. Jesteście ideowymi politykami, to wiem. Moralnych w polityce. Czy ideowy odwołujący się do wartości moralnych w polityce kandydat Andrzej Halicki byłby lepszym niż Rafał Trzaskowski prezydentem Warszawy, kandydatem na prezydenta? No to jest pytanie oczywiście o wybory, które być może trzeba będzie zorganizować, tak jak kiedyś organizowaliśmy prawybory w wypadku wybierania kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Być może trzeba będzie zorganizować prawybory, jeśli chodzi o Warszawę, a być może będzie to po prostu decyzja z rządu krajowego i przewodniczącego Platformy, kto będzie wskazany na tego kandydata. Gdyby od pana to zależało, to kto by tym kandydatem był? Obydwie mają ogromne zalety i jakie zalety ma Halicki? No, Andrzej Halicki jest politykiem niezwykle doświadczonym, a poza tym człowiekiem, który... To jak Schetyna zupełnie. Wszyscy macie te same zalety. No, to nie jest tak, panie redaktorze. Każdy ma nieco inny zestaw zalet, ale nie o tym, nie myślę, żeby to było akurat najważniejsze w tej chwili, jeśli chodzi o Warszawę. Myślę, że to jest kwestia przede wszystkim takiej kwestii, przede wszystkim komunikowania się z społecznego, że dzisiaj w takich miastach jak Warszawa, mówię to po przykładzie Poznania i po prezydencie Jacku Jaśkowiaku, sposób komunikowania się z ludźmi, umiejętność rozmowy, spotkań z mieszkańcami, dbania o zmiany jakościowe w mieście, o Warszawie. Ten, kto będzie miał tego rodzaju umiejętności, ten powinien o Warszawie być kandydatem jeszcze na prezydenta. Ostatnie pytanie w tej części. Jakie pan zna języki obce? Nieco jeszcze pamiętam łacinę, znam angielski i rosyjski. Tak się zastanawiam, w jakim języku obcym będzie pan teraz rozmawiał z nowym obywatelem Ukrainy, Sławomirem Nowakiem? Myślę, że ciągle po polsku. A podoba się panu ta koncepcja, że były minister prezydencki, minister konstytucyjny, ważny polityk Platformy zostaje obywatelem Ukrainy? Sławomir Nowak już nie jest od dłuższego czasu w polityce. Przeszedł do działalności w biznesie. Jeśli będzie mógł swoim doświadczeniem dzielić się z Ukraińcami i równie sprawnie budować drogi, jak przez ten niedługi przecież czas, ale budował w Polsce, to dla Ukraińców tylko dobra wiadomość. I my teraz zbudujemy nie drogę, tylko most do drugiej części naszej rozmowy. Na razie dziękujemy słuchaczom Radia RMF. Dziękuję. Dziękuję.